Hejka, dzisiejszy filmik dotyczy roślin nagonasiennych, inaczej nagozalążkowych. Omówimy sobie ogólnie rośliny nasienne, później przejdziemy do roślin nagonasiennych. Opowiemy sobie o budowie i charakterystyce tych roślin oraz o ich cyklu rozwojowym, a na koniec powiem troszkę o rodzimych gatunkach iglastych. Tutaj jest podstawa programowa. A więc tak, rośliny nasienne to są rośliny naczyniowe i dzielą się one na rośliny nagozalążkowe i ukrytozalążkowe. Między tymi dwoma grupami jest dużo wspólnego, ale też jest trochę różnic. Na przykład jest taka różnica, że rośliny okrytonasienne wytwarzają owoc i ten owoc chroni nasiona oraz ułatwia rozsiewanie tych nasion. Cechą charakterystyczną obu tych grup jest uniezależnienie procesu zapłodnienia od obecności wody. Obie te grupy również charakteryzuje to, że w ich cyklu rozwojowym mamy heteromorficzną przemianę pokoleń i dominuje sporofit. U roślin nasiennych gametofit rozwija się na sporoficie i jest on zredukowany i niesamodzielny. Jeśli chodzi o budowę roślin nasiennych, to one składają się z organów wegetatywnych, czyli z korzenia, łodygi i liści, oraz z organów generatywnych, z tym, że u roślin nagozalążkowych organami generatywnymi są jedynie kwiaty, a u roślin okrytozalążkowych mamy dodatkowo owoc. I u obu tych grup korzeń oraz łodyga przerastają wtórnie na grubo. Dokładniej mówiąc, kwiat jest organem rozmnażania płciowego i jest on skróconym oraz przekształconym pędem. Składa się z liści zarodnionośnych i liści płonnych, zawiera męskie organy rozrodcze, czyli pręciki, inaczej są nazywane mikrosporofilami, oraz też ma żeńskie organy rozrodcze, czyli owocolistki, inaczej makrosporofile. Rozmnażanie odbywa się za pomocą nasion, a nasiona z kolei powstają z zapłodnionego zalążka i takie nasienie zawiera zarodek, zapasowe substancje odżywcze, a dodatkowo osłonięte jest łupiną nasienną. Przy omawianiu roślin nagonasiennych i okrytonasiennych często pojawia się takie słowo liścienie. I liścienie to inaczej liście zarodkowe i są to liście, które powstają w rozwijającym się zarodku. Liczba tych liścieni jest stała i określona i dzięki tej liczbie możemy podzielić rośliny na jednoliścienne i dwuliścienne, które będą mieć swoje odrębne cechy charakterystyczne. Teraz przejdę do omawiania już roślin nagonasiennych. I rośliny nagozalążkowe są to rośliny naczyniowe, których cechą charakterystyczną jest nieosłonięty zalążek. I też mówimy na nie nagonasienne, ponieważ nasienie również nie jest niczym osłonięte i te rośliny nie wytwarzają owoców, tak jak rośliny okrytonasienne. Większość roślin nagonasiennych to rośliny iglaste, czyli rośliny szpilkowe. Dominują one w tajdze, mają postać drzew lub krzewów, przeważnie drzew, żyją wyłącznie na lądzie, rozprzestrzeniają się za pomocą nasion oraz zdecydowana większość gatunków, które należą do roślin nagonasiennych, jest wiatropylna. Są takie cztery główne cechy, które łączą rośliny nasienne z roślinami nagonasiennymi i będziemy tutaj zaliczać wytwarzanie nasion, wytwarzanie zalążka. Zalążek jest to struktura, w której rozwija się komórka jajowa i po zapyleniu i zapłodnieniu taki zalążek przekształca się w nasiono, o którym już wspomniałam. Kolejną cechą jest wykształcenie kwiatu i ostatnia to uniezależnienie procesu zapłodnienia od obecności wody i to było możliwe dzięki wytworzeniu łagiewki pyłkowej. Jeśli chodzi o budowę roślin nagonasiennych, to ich sporofit jest dużą, wieloletnią oraz samożywną rośliną. Wśród roślin nagonasiennych występują gatunki jednopienne i dwupienne. Ich kwiaty są jednopłciowe i wyróżniamy kwiaty męskie i kwiaty żeńskie. Kwiaty męskie zebrane są w żółte, jak widać na obrazku, kłosokształtne kwiatostany i są gęsto skupione u podstawy młodych pędów. Pojedynczy kwiat męski jest drobny, szyszkowaty i składa się z licznych pręcików. Każdy pręcik zawiera dwa woreczki pyłkowe, a w woreczkach pyłkowych znajdują się dojrzewające ziarna pyłku, czyli mikrospory. Kwiaty żeńskie zebrane są w czerwone kwiatostany, nazywane są one szyszkami. Kwiat żeński zbudowany jest z łuski wspierającej i łuski nasiennej, a w nasadzie łuski nasiennej mamy dwa nagie zalążki. I tutaj jeszcze troszkę dodam na temat tego zalążka. Zalążek jest żeńskim organem rozmnażania płciowego. Składa się on z wielokomórkowej struktury zwanej ośrodkiem. I na szczycie zalążka osłonka nie zrasta się, przez co mamy taki otwór, który nazywamy okienkiem. Następnie mamy gametofit męski, czyli przedrośle męskie. I jest to niewielki, krótkotrwały twór, będący dojrzałym ziarnkiem pyłku. Gametofit męski składa się z czterech komórek. Jednej lub dwóch komórek przedroślowych, dużej komórki wegetatywnej i mniejszej komórki generatywnej. Z czasem komórki przedroślowe stopniowo zamierają. Komórka generatywna daje początek dwóm nieruchomym. To jest bardzo istotne, że one są nieruchome. Dwóm nieruchomym komórkom plemnikowym. Komórka wegetatywna przekształca się w łagiewkę pyłkową i gametofit męski dodatkowo zawiera pęcherze lotne, ułatwiające jego przenoszenie przez wiatr. Gametofit żeński jest nazywany przedroślem żeńskim lub bielmem pierwotnym i również jest to wielokomórkowy twór. Rozwija się on w obrębie ośrodka zalążka,
W wyniku podziału mejotycznego makrospory powstają nam cztery komórki potomne, z których trzy zamierają, a czwarta daje początek gametofitowi. W jego szytowej części powstają najczęściej dwie rodnie, a każda z nich ma jedną komórkę jajową. Następnie mamy cykl rozwojowy na podstawie sosny zwyczajnej. Taka sosna zakwita między 20 a 30 rokiem życia i wytwarza dwa rodzaje kwiatów, męskie i żeńskie. Znajdują się one na końcach niektórych gałązek. Kwiat męski składa się z osi i z pręcików. Każdy pręcik ma dwa woreczki pyłkowe. Kwiat żeński składa się z łuski nasiennej, łuski wspierającej i dwóch zalążków. Wewnątrz woreczków pyłkowych dojrzewają ziarna pyłku. Z czasem następuje zapylenie, czyli to polega na tym, że dojrzałe ziarna pyłku trafiają na okienko zalążka. Ziarno pyłku kiełkuje, tworzy łagiewkę pyłkową, która transportuje komórki plemnikowe do rodni. Tylko jedna z komórek plemnikowych bierze udział w zapłodnieniu, dzięki czemu powstaje nam zygota. Zalążek staje się nasionem. Łuski nasienne rozstają się, grubieją i drewnieją. Powstaje szyszka. Dojrzałe nasiona, gdy opuszczą szyszkę, przechodzą w stan spoczynku i jeśli mamy sprzyjające warunki, to nasiona kiełkują w sporofit i cykl się powtarza. I na koniec zostawiłam przegląd rodzimych gatunków iglastych oraz podział roślin nagonasiennych. A więc rośliny nagozalążkowe dzielą się na rośliny nagozalążkowe wielkolistne oraz na nagozalążkowe drobnolistne. Pierwsza grupa, czyli nagozalążkowe wielkolistne, charakteryzują się tym, że ich liście są duże i silnie podzielone. I w tej grupie wyróżniamy sagowce oraz gniotowe. Sagowce charakteryzują się tym, że ich pęd jest zdrewniały, a u niektórych jest on silnie skrócony i w sumie mogą one Wam przypominać palmy. I dodatkowo ich liście przypominają takie pióropusze. Blaszka tych liści jest pierzasto złożona i takie rośliny występują wyłącznie w klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Następnie mamy rośliny nagozalążkowe drobnolistne. One się dzielą na miłorzębowe i szpilkowe. Tę grupę charakteryzuje to, że liście są małe oraz niepodzielone. Przyrastają one wtórnie na grubość. Jako pierwsze mamy miłorzębowe i do tej klasy zaliczamy tylko jeden gatunek, to jest miłorząb dwuklapowy. Reszta gatunków, która zaliczała się do miłorzębowych, po prostu wymarła. Tutaj również będziemy mieć silny przyrost wtórny. Ich liście mają stosunkowo dużą powierzchnię i są one wachlarzowate. Zostały jeszcze szpilkowe, czyli iglaste. Są to najczęściej drzewa lub krzewy dużych rozmiarów. Ich liście są nazywane igłami bądź szpilkami. Zazwyczaj igły nie opadają na zimę, ale są wyjątki i na przykład takim wyjątkiem jest modrzew. Teraz przejdę do rodzimych gatunków iglastych. Jako zadanie domowe bardzo polecam Wam przejście się do lasu, do parku i pooglądanie szyszek i igieł. I też warto jest samemu spróbować rozpoznać drzewo. I wydaje mi się, że w ten sposób najłatwiej jest zapamiętać, jak wygląda dany gatunek i jak wyglądają jego szyszki i igły. I niepodważalną zaletą takiego spaceru jest to, że możecie ich dotknąć, tych igieł i szyszek, a tutaj musicie mi zaufać na słowo, że te szpilki na przykład są twarde, że są miękkie, także polecam wykorzystać chwilę wolnego. Jako pierwsza jest sosna zwyczajna i szpilki są twarde oraz zaostrzone. Szyszki natomiast ma małe i zielone i porównując te obrazki z innymi, to można też zauważyć, że jej szpilki są dość długie. Następnie mamy świerk pospolity. Jego szyszki mogą osiągać nawet 15 cm długości. Są one gładkie i co jest takie dość charakterystyczne, to te szyszki zwisają w dół. Szpilki są krótkie i zaostrzone. Następnie mamy jodłę pospolitą. Jej szyszki są walcowate i co jest taką cechą charakterystyczną tego gatunku, to to, że te szyszki stoją, a nie zwisają. Szpilki są płaskie i mają dwa paski po spodniej stronie. Kolejny jest modrzew europejski. Jego szpilki są miękkie, wystają w pęczkach z krótkopędów. I co jest dość wyjątkowe, to to, że te szpilki opadają na zimę. I po lewej stronie ten pierwszy obrazek właśnie pokazuje modrzew w zimie, który nie ma szpilek. Szyszki natomiast są drobne, owalne i są wzniesione. Sosna limba ma szpilki wyrastające po 5 z krótkopędów, a szyszki są dość małe i jajowate. Jałowiec pospolity ma krótkie i sztywne szpilki. Szyszki, jak widać, nie są tak jak u poprzedników. W tym przypadku łuski nie drewnieją i one pozostają mięsiste i złączone i tworzą one szyszko jagody. Przedostatnia jest sosna kosodrzewina. Jej szpilki wyrastają po 2 z krótkopędu. Są one krótsze i grubsze niż u sosny zwyczajnej. Są one też sztywne, a szyszki możemy określić jako siedzące. Ostatni jest cis pospolity. Szpilki ma płaskie oraz miękkie i tutaj nasiona są okryte twardą, charakterystyczną, czerwoną osnówką. To tyle, jeśli chodzi o rośliny nagonasienne. Bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmiku.